Oświadczenia, komunikaty. Może najpierw przeczytam to, co mam tutaj przygotowane, a później będą komunikaty z sali. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia o godzinie 17:30. Harmonogram posiedzeń komisji na sierpień. Komisja Praworządności 26 sierpień, godzina 18. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia i Profilaktyki 27 sierpnia o godzinie 16:30. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 27 sierpnia o godzinie 17:15. Komisja Promocji i Komunikacji Społecznej 27 sierpnia o godzinie 18. Komisja Infrastruktury Komunalnej 28 sierpnia o godzinie 18. Komisja Rewizyjna 29 sierpnia o godzinie 16:30. Proszę bardzo, oświadczenie, komunikaty. Bardzo proszę. To może ja tylko informacje. Byłem dzisiaj, dlatego sesja została przesunięta, dlatego że miałem spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta, gdzie była pani z Wydziału Skarbu i pan z Zikitu, mówimy o dyrekcji. Zadałem pytania odnośnie trawy, koszenia trawy. Dostałem informację, że na ten rok jeszcze dostali dodatkowe środki, prawie 1 000 000 zł na koszenie traw i będzie to uwzględnione w przyszłym roku również, dlatego że podwojona została kwota, 2,5 miliona na prawie 5 milionów z czymś na przyszły rok, po rozmowie z panem prezydentem. Kolejna rzecz była poruszana przez przewodniczących, jakość koszenia, czyli chodziło o niszczenie infrastruktury chodnikowej, trawnikowej, żeby w przetargu zawrzeć również informacje na temat sprzętu, jaki może być używany do tych prac w środku osiedli. Kolejny temat, który był poruszany, a dla Państwa na pewno interesujący, to był temat związany z przekazywaniem dróg, na przykład przez spółdzielnie mieszkaniowe albo inne podmioty pod teren, pod zarząd Gminy Miejskiej Kraków. Moja wiedza się w tym temacie poszerzyła, dlatego że okazuje się, że do 2008 roku miasta nie pytano, czy wyraża zgodę na przejmowanie terenów innych podmiotów, mówimy tutaj o spółdzielniach na przykład. Nie pytano i bez wiedzy miasta te tereny zostały przekazywane miastu. Od 2008 roku została ta uchwała czy ustawa zaskarżona i za każdym razem pytają miasto, czy miasto wyraża zgodę na przyjęcie na przykład jakiejś tam drogi czy jakichś innych terenów. I było pytanie, czy miasto ma obowiązek przyjmować wszystkie. I okazuje się, że miasto nie przyjmuje wszystkich terenów, które inne podmioty chcą przekazać, tylko te tereny, które są konieczne do komunikacji przykładowo dla większej grupy mieszkańców. Nie może być tutaj przejmowania dróg wewnętrznych, które służą na przykład dojazdowi do jakiejś tam jednej wspólnoty. Dlatego, że okazuje się, że był taki moment, kiedy wybudowano sobie jakieś tam 3 budynki na jakimś tam terenie i zniszczoną drogę oddali, że tak powiem, wewnętrzną, oddali pod zarząd gminy i później oczywiście pisali pisma, że trzeba tą drogę naprawić. I tutaj miasto nie zgadza się na takie lokalne rzeczy, chyba że są to rzeczy jakby o wyższym znaczeniu w komunikacji na przykład samochodowej czy pieszej. I tutaj od razu powiedziałem o Jutrzence, która przekazała działkę, inaczej podjęła taką uchwałę, tak? Podjęła taką uchwałę o przekazaniu. Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przekazaniu ogródka jordanowskiego, który jest, tak jak ja powiedziałem, na terenie Plan Pieńczyckich. Jest to osobna działka, wydzielona działka, który to będzie ten ogródek jordanowski służył wszystkim mieszkańcom. I służy. I służy. Także tutaj pan dyrektor z Zikitu powiedział, że jeżeli to jest to, co tak jak powiedziałem, to tutaj nie będzie problemu. No, ale gdyby to było coś takiego, że jest podwórka, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że jest tak zwana uchwała podwórkowa w mieście od
kilku lat, gdzie są kamienice, które mają teren gminny w środku, takie podwórko zamknięte, służące tylko i wyłącznie mieszkańcom danego bloku, czy tam kamienicy. I miasto podjęło uchwałę, żeby im w jakiś sposób ten grunt oddać za jakąś tam bonifikatą chyba 80, już tam 90%, już nie pamiętam. I okazuje się, że nie bardzo te wspólnoty chcą coś takiego robić. Bo teraz mogą palcem pokazywać, że tu jest chodnik naprawy, tu jest trawa do wykoszenia, ale de facto dostęp do tego nie jest ogólnodostępny. I tu był problem, prawda? Bo jeżeli to jest wewnątrz kamienicy, gdzie są drzwi zamykane, otwierane, my mamy jeden przykład. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że mamy taki jeden przykład w naszej dzielnicy. Ktoś wie, na przykład, że coś takiego jest, że jest teren zamknięty. Teren zamknięty, a miasto ma tam kosić, czy utrzymywać teren. Na osiedlu Kościuszkowskim przy banku jest wewnątrz taki plac. Plac, do którego nie ma dostępu nikt z zewnątrz, bo tam jest teren wewnętrzny banku, ale jest to działka gminna. Jest. Kiedyś dowiedziałem się, bo była tam decyzja o wycięciu drzew i pani z ZPK mi powiedziała, że muszę tam drzewo wyciąć, bo bank zwrócił się z prośbą. Ale to jest przykład właśnie takiego jakby no, zaszłości, którą trzeba to w jakiś sposób rozwiązać albo uporządkować. Szanowni Państwo, mam tutaj jeszcze, dostałem dokładnie przed chwilą jeszcze ciepły harmonogram na rok 2013. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia. I tu są stany realizacji na dzień wczorajszy. Powiedział, że na wczoraj przygotował. I teraz tak, pozwolę sobie to przeczytać, bo tego dużo nie ma, prawda? Ale wydaje mi się, że warto dowiedzieć się, na jakim etapie są nasze prace remontowe, bo praktycznie 80% tych środków jest realizowanych przez ZIGIT. I mamy tak, zadanie to są, jedno z zadań to jest tak, prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia. Mamy plan 269 290 zł. Kwota wydatkowana jest to 46 270. I teraz tak, zaangażowane środki to jest tak, 46 tysięcy, czyli parking to jest, ja będę tłumaczył teraz, żeby to było dla Państwa bardziej zrozumiałe, że za 46 tysięcy została wykonana inwestycja na Albertyński i to jest już zapłacone. Podatek od nieruchomości musieliśmy zapłacić, co jest dla mnie dziwne, ale tak jest. Od nieruchomości za parking na osiedlu Kazimierzowskim. Czyli te parkingi, dopóki one nie są oddane do realizacji, płacimy podatek. Zapłaciliśmy podatek 627 zł. Miasto wzięło od nas podatek za to, że coś. Też tego nie rozumiem. I teraz tak. Czyli pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Czyli tutaj akurat nie mamy żadnych informacji o zakończonym. Co prawda mam wrażenie, że tutaj chyba nie uaktualnił pan dyrektor, bo jeszcze odbioru chyba było wszystkich zadań, ale część zadań żeśmy już odbierali na osiedlu Kazimierzowskim. Zaraz sprawdzimy. Mamy kolejne budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem. Mamy budowę miejsc postojowych przy ulicy Samorządowej. To mówiłem, że nasz parking na Samorządowej kosztuje 279 900 zł. Firma Halux, która to wygrała, termin realizacji do 30 sierpnia. Czyli na Kalinowym muszą to zrobić. Oni zrobią to do końca powyżej lipca. Proszę. Nie w tej chwili. Później mamy tak. 20 tysięcy na oświetlenie. Jest to przekazany temat do realizacji. 5 tysięcy na wybudowanie ogródka jelonowskiego za przechodnią, przepraszam, opracowanie projektu budowlanego, ale Szanowni Państwo, opracowanie projektu budowlanego na wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Jagiellońskim też jest w trakcie przekazywania do działu zamówień, czyli chodzi o projektanta, który tutaj zaczął to projektować. W podpisie jest napisane. Kolejne zadanie to jest ogródki jordanowskiej, zieleńce i skwery. I mamy tak, środki do zagospodarowania w sumie na to zadanie to jest 268 329. I teraz tak,
45 250 zł to są zadania, które możemy przeznaczyć na uściślenie zakresu pielęgnacji zieleni niskiej, czyli wycinanie niskiej, wysokiej, czyli wycinanie drzew, jak mamy decyzję. To jest jeszcze nierozpakowane, bo jeszcze nie usunięte są te drzewa, które już mamy zgłoszone. Mówię tutaj o obrońców krzyża, mówię to również o pokrzywki przy Arce, Kościuszkowskie i takie inne. Gimnazjum 50, to są rzeczy, które jeszcze nie są zrealizowane. Ale mamy na to w sumie 45 tysięcy. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich to jest kwota 86 500 na cały rok. Remonty alejek jeszcze tutaj nie jest, że tak powiem, rozliczone. Doposażenie ogródków jordanowskich to jest kwota 88 879 zł i zadanie przekazano do przetargu, czyli jest przetarg ogłoszony na te nasze zadania. Doposażenie ogródka jordanowskiego na Kazimierzowskim 7 również zostało ogłoszone, przetarg 5 lipca. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego na ogródek jordanowski przy Fatimskiej, czyli między ulicą Fatimską a obrońców krzyża. Budowa nowego ogródka jordanowskiego przekazana do realizacji do zespołu PZD, czyli przygotowanie inwestycji. Z priorytetów, przepraszam, to nasze, aha, bo tu jest jest to, co powiedziałem, że te chodniki na Kazimierowskim i na Jagiellońskim zostały zrealizowane z zadań priorytetowych i tutaj została kwota wydatkowana 188 tysięcy z 220, które mamy tutaj na tym paragrafie. Zakup i montaż kamer do monitoringu 30 tysięcy jest w trakcie uściślania zakresu. I ostatnie zadanie to jest likwidacja barier architektonicznych i tutaj mamy 81 350. Aha, przenieśliśmy 10 tysięcy, czyli jest mniej, czyli 71 tysięcy. I tutaj też jeszcze nie rozpakowane ze względu na to, że kończy się prace przy Andersena, przy ulicy Bulwarowej. Dzisiaj tam byłem, tam już praktycznie będziemy mogli wchodzić z nakładką w przyszłym tygodniu. I to są tematy, które robił Ziki. Dzisiaj po spotkaniu z dyrektorem mam się umówić na przyszły tydzień na spotkanie w celu omówienia wszystkich zadań związanych z nowym dyrektorem. Co prawda PO, ale wydaje mi się, że to jest ważna informacja. Jak będą realizowane nasze zadania, jak nie ma działu do współpracy? Dyrektorem jest PO. Tak. PO. PO się kojarzy dużo. Tyle, a możemy się tak zapytać, przepraszam, czy tak trochę nam się fan. Proszę Państwa, ja wrócę do ważnego tematu. Ponieważ, że tak powiem, wczoraj na komisji praworządności na ten temat informowaliśmy policję, ale jednak chciałbym tutaj, żeby, taka moja prośba, żeby tu wyraźne było stanowisko zarządu, jednak co do tego uszkodzonego krawężnika tam przy tym, przy osiedlu Jagiellońskim 19, przy spółdzielni Jutrzenka, gościu sobie buduje tam taką budowlę na kołach. No i zniszczył już chodnik, znaczy nie chodnik, tylko tam trawę zniszczył, że tak powiem, drzewko tam pourywał, proszę Państwa, poniszczył i zniszczył krawężnik. Jeśli uznajemy, że powiedzmy to jest teren Jutrzenki, mówię w tej chwili o tym pasie zielenim, no ale jednak, proszę Państwa, za chodnik my odpowiadamy, bo to my daliśmy nasze pieniążki. To nie z IKIT-u były pieniążki, tylko to były pieniążki nasze, naszych mieszkańców, prawda, naszej dzielnicy. A zatem i estetyka też jest to ma znaczenie. Nie tylko, że to nic się nie stało tam, bo stało się, bo estetyka ucierpiała na tym, prawda, ponieważ on bardzo nieładnie to zniszczył te krawężniki, tamten człowiek. W ogóle nie przyszedł tutaj do nas, nie zapytał się, nie poinformował nas jako Rady Dzielnicy, czy to będzie przeszkadzało, czy nie. To nie jakaś taka samowola, według mnie. I wydaje mi się, Panie Przewodniczący, że jednak tutaj powinno być jakieś zgłoszenie formalne, powiedzmy do prokuratury nawet, o przestępstwie polegającym na niszczeniu mienia. Tak uważam, że, bo przecież to zarząd w imieniu radnych występuje, my nie możemy sobie sami wystąpić do prokuratury jako poszczególni radni, tylko jednak to zarząd występuje w naszym imieniu i wydaje mi się,
panie przewodniczący, że zarząd powinien wystąpić z takim pisemnym wnioskiem o wszczęcie, że tak powiem, postępowania w tej sprawie, prawda? W sprawie uszkodzenia mienia i jakby to, że, bo pan przewodniczący mówi, że rozmawia z inspektorem, inspektor twierdzi, że to nie z ikitu, że to nie wpływa na, powiedzmy, na jakość i tak dalej. No ale choćby nawet na estetykę wpływa, no to skoro nie wpływa na jakość, to dlaczego budują takie krawędziki wyższe, prawda, przy chodnikach? No to jest bez sensu, to niech budują niższe i wtedy będzie może taniej nawet, prawda? Więc wydaje mi się, że po prostu, że tego nie możemy tej sprawy odpuścić, tym bardziej, że mam telefony non-stop, nawet dzisiaj do mnie dzwonił taki gościu, redaktor z dziewiątki i mi mówi, że to jest w ogóle skandal, że taka sytuacja miała miejsce. Więc panie przewodniczący, ja bym prosił jednak, żeby jakieś pismo wystosować do prokuratury, powiedzmy, żeby prokurator to zbadał. No w końcu od tego jest. Dziękuję. Znaczy, ja odpowiem tutaj na ten temat, dlatego że rozmawiałem z inspektorem, tak jak powiedziałem, i uzyskałem informację, że uszkodzenie tego obrzeża nie wpływa na pogorszenie stanu technicznego. Zgodzę się tutaj, że element estetycznie jest to byle jak zrobione i tutaj się zgadzam. Wydaje mi się, że tutaj wystąpimy pisemnie do ZIKIT-u z prośbą o wyegzekwowanie, żeby ten krawężnik został naprawiony. No, oczywiście. I tyle. No, oczywiście. I to proszę wpisać do protokołu. Zobowiązałem się na poprzedniej sesji, że przedstawię informację właśnie w sprawie tej właśnie tej inwestycji, to nie jest inwestycja, postawienia tej budy, prawda? Dzwoniłem, byłem do pana prezesa, pan prezes ma podpisaną umowę dzierżawy tego terenu z panem Żabickim, który płaci za to jakąś tam kwotę, którą ustalili i z punktu widzenia prawnego jest legalnie to wszystko robione. Czyli nie jest to samowola, jest to wszystko uzgodnione. W Sykicie, z tego co ja dostałem informację, ma zgodę na jednorazowy przejazd tej budy. Czy z punktu prawnego tutaj nie ma przeciwwskazań, bo są chyba spełnione wszystkie wymagania. Przepraszam, rozumiem, że tutaj pan Szewczyk i później... A to chcę tylko do tego powiedzieć, bo chciałbym tylko powiedzieć, jakieś zezwolenia, powiedzmy, z sanepidu, gdzie on będzie te ścieki odprowadzał, no, tak. Oczywiście, to można to sprawdzić, ale to jest już teren, przepraszam, to jest kwestia spółdzielni, a później ewentualnie można zgłosić do sanepidu, żeby sprawdzili, czy ta budka spełnia przepisy sanitarno-higieniczne, prawda? A to jeszcze panie przewodniczący, tak słowo, bo to szpeci w ogóle przy kościele, przy takim kościele, prawda? A już stoi ta buda? Nie, jeszcze nie stoi. To jeszcze nie szpeci. Jeszcze nie stała i w ogóle stoi, już szpeci. Stoi już, tak? Już to co stoi? No to stoi już szpeci, otóż to, no więc to jest po prostu skandal. Ja się spółdzielnia chciała sobie oddać, to mogła sobie oddać gdzieś wewnątrz, w głąbi, a nie, że to jakby ociera się o nasz teren publiczny. No okej, okay. Pan radny Szewczyk. Przypomnę tylko, że komisja jeszcze wystąpiła z wnioskiem do architektury w związku z tym, że jest to konstrukcja, jakoś by ona nie była związana z terenem, więc zgodnie z prawem budowlanym powinno być tutaj w tym przypadku zrobione zgłoszenie, nie pozwolenie na budowę i zgłoszenie. No i taki jest wniosek Komisji Infrastruktury, żeby się zgłosić do Wydziału Architektury, czy ten pan uzyskał takie zgłoszenie, przedstawił takie zgłoszenie, czyli dokonał formalności w tym przypadku, żeby tą konstrukcję postawić. Dziękuję bardzo. I to jest wniosek komisji, tak? Tak, oprócz tego jeszcze są wymogi związane z planem zagospodarowania, który od niedawna obowiązuje. Sanepid trzeba powiedzieć. Pochyły dach i jakieś tam różne inne wymagania. Znaczy, ja myślę, że tutaj kwestia sanepidu, nie sanepidu, to już jest kwestia drugorzędna. Natomiast my musimy zacząć od tego, czy to zostało postawione prawnie, czy jest umowa, także już tutaj informacje mamy, że jest umowa. Jak to będzie wyglądało, jak to będzie funkcjonowało. Także ja pierwsze chciałbym mieć informacje od ZIKIT-u i od Wydziału Architektury, czy była taka zgoda. Po drugie, tutaj troszkę mi się nie podobała ta opinia pana ZIKIT-u, bo to nie jest podwórko tego pana, bo to jest mienie gminy i on nie może decydować, czy to dobrze, że jest zniszczone, czy nie. Po prostu zostało zniszczone i powinno być naprawione. Tak jest. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, czy ktoś jeszcze w tym temacie? To jest jeden temat, a drugi temat są wybiegi dla psów, o których miałem się dowiedzieć, jakie są parametry do tworzenia takich wybiegów. Uzyskałem informację, że wybieg im większy, tym lepszy dla piesków oczywiście. I nie ma tutaj jakby określonych jakichś minimalnych czy maksymalnych. Wszystko zależy od tego, jakim terenem dysponujemy. Cel jest wiadomo jaki, żeby pieski mogły pobiegać. Infrastruktura, która temu towarzyszy, nie jest skomplikowana, bo to ewentualnie ławki i kosze na ten nieogrodzony.
I to są takie bardzo, tak mi pani lakonicznie odpowiedziała. I tyle. Proszę bardzo. Taką informację, jaką uzyskałem właśnie z dzielnicy 14, że ten wybór dla psów na bewizjonu przystaczenie jest jeszcze zakończony. Tam jest dopiero pierwszy etap. Ja mówiłam, teraz mnie niepotrzebnie obrażono dzielnicy 14. Nikt 14 nie obrażą. No ale, ale to tak było powiedziane, że okay. Nie warto naśladować. Okej. A czy można dowiedzieć się, tak, kiedy będzie skończony? No tu już się nie dowiedzę, ma być w trakcie. Jest trakt. Znaczy jest trakt. Była kwestia tylko tego, że nie powinien być oddany otwarty po prostu, a został otwarty. No bo wiadomo, że jeżeli coś jest nieskończone, a zaczyna być użytkowane, to później ciężko to dokończyć, ale rozumiem, że to jest jakiś pierwszy etap, tak? Podobno tak. Czy pan Pawiński podniósł rękę do zabrania głosu, czy nie? Nie. Lekki głos. Nie, 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 brawo, tylko po szyi. Czy coś jeszcze? Ja mogę. No może pani, nie, może pani. Proszę pani, zaczyna na dół. Tak, nie, nawiązując do druku nr 274 w sprawie upoważnienia do zarządu do występowania z wnioskami i wydawania opinii, ponieważ my spotkamy się praktycznie już na jesień, bo taka jest prawda, a było powiedziane, że w okresie tym już będą ten czas rozwiązywane problemy dotyczące montażu ławek, koszy na śmieci. Jest to temat bardzo istotny, bo tak jak mówię, jest to też estetyka naszych osiedli. Dostałam taką informację od mieszkanki, że pan przewodniczący dysponuje rezerwą 5 ławek. No myślę, że to jest wiarygodne. Czy 6 ławek, tak. A ja kilkakrotnie właśnie prosiłam, żeby chociaż jedną ławkę na osiedle, na lotnisku zamontować. No tą ławkę jest ręczną. Będę chciała jednak usunąć, przy czym dzisiaj pozwoliłam sobie do spółdzielni Bieńczyce zadzwonić, bo nie wiadomo, czyja ona jeszcze jest. Wprawdzie ponoć była montowana przez Radę Dzielnicy, ale to jest teren spółdzielni Bieńczyce, ale dostanę w poniedziałek już konkretną odpowiedź odnośnie tej ławki, kto tą ławkę się będzie od niej zajmował i czy ją przeniesie, czy uzupełni do użytku naturalnego, będzie ta ławka spełniała funkcję taką, jaką powinna, bo na dzień dzisiejszy tej funkcji nie spełnia. Ponieważ ja tak mogę to głośno powiedzieć od początku kadencji, no nie mogę nic zrealizować na tym osiedlu, na lotnisku. No tą jedną rzecz, którą właśnie zrobiono, za co dziękuję, bo ja myślałam o innej inwestycji dotyczącej tam uzupełnienia tych ubytków na tych korytami ściekowymi przy chodników czy w czterech punktach. Zostało to zrobione. Natomiast ja mówiłam o tej nietce przed blokiem, to znaczy ulica główna, a blok 6. A która ulica, przepraszam? Ulica właśnie przypomina. Urbanowicza? Urbanowicza, tak, przepraszam. Ulica Urbanowicza, ponieważ MPK ma tam problemy z wjazdem z tym kontenerem i wciąż do mnie pracownicy dzwonią, że MPO, tak. Że MPO, że już kolejny ten wózek jest zniszczony, że to są za duże straty, że można by było tą nieckę zrobić. Właśnie ja o niej myślałam, stąd właśnie w ten czas byśmy się chyba z panem przewodniczącym nie zrozumieli, bo ja o tej inwestycji głównie mówiłam z waszych czyn na temat tej ustawy, umowy śmieciowej, która będzie istniała. No ja mogę tylko powiedzieć, może się mylę, ale traktuję to jako osobistą, może taką niechęć do mnie od początku kadencji, no nie wiem, czy się komuś podoba, czy nie, w każdym razie przyszłam pracować, nie podoba się nikomu. No i na tym w większości cierpią na tym mieszkańcy, także zwracałabym się z prośbą do pana przewodniczącego, aby chociaż tą jedną ławkę, czy ona będzie stara, czy nowa, tak jak na osiedlu Kazimierzowskim kazano się mieszkańcom cieszyć dwoma ławkami. Ja też bym się bardzo cieszyła, jakby taka jedna ławka stanęła na osiedlu, na lotnisku. Natomiast w kwestii tej ławki, bo to jest bardzo istotny problem, co rozmawialiśmy odnośnie przeniesienia. Ja rozmawiałam z mieszkańcami, żeby nie być gołosłowną. No po prostu powiedziano mi, że chęci są, ale mają obiekcje, boją się, bo ta ławka jest pilnowana, no wiadomo, wiemy przez kogo. No i nie mają też dużego zaufania do Rady Dzielnicy, aby być pewnym, że oni jak usuną, no jakieś przykrości z tej racji nie będą mieli. Więc ja nie wiem, jak ten temat zostanie rozstrzygnięty, ale ja chyba jednak osobiście będę rozmawiała z Zikicie, żeby jednak po najniższych kosztach tą ławkę przenieść, ponieważ to nie jest tylko kwestia pani przewodniczącej wykopania, ale żeby ją zamontować betonem. No. Ale ja wiem, jak się montuje.
łatki, także nie trzeba mi tłumaczyć. No i dlatego mówię, bo tak nie powiedziano, bo to można tu się wykopać i wyrwać, a takie menele są gotowe do wszystkich, to nie chciałabym, żeby na zasadzie złośliwości, jeżeli okay. Ktoś, prawda, przeniesie, ta łatka zniknie po prostu. Szanowni Państwo, ja się odniosę może do tego, co Pani Radna powiedziała, dlatego że te ławki, o których Pani powiedziała, to są ławki, które były na ulicy Samorządowej wykopane i na moją prośbę zostawione, żeby można było je gdzieś wykorzystać. Czyli tak zwany gospodarski system, czyli nie zakupione przez Radę Dzielnicy. I zrobiłem spotkanie z inspektorem ZIKIT-u, gdzie pokazywałem na terenie plan Pieńczyckich, w których miejscach można ewentualnie to ustawić. To były ławki używane. I wydaje mi się, że to była decyzja w tym momencie, tam gdzie była największa potrzeba, tam to lokowałem. Ale jeżeli Pani mówi, że jest jakaś osobista niechęć, ja chciałbym, żeby Pani w tym momencie... Ale ja rozumiem, ja nie mam wpływu na uczucia, bo to, co jest rzecz subiektywna, nie interesuje... Pan kiedyś ładnie powiedział, to trochę dobrej woli, chęci... No ja rozumiem, ja też kiedyś coś takiego powiedziałem, że ja nie dzielę radnych na tych, którzy wyglądają, nie wyglądają, albo którzy są po tej stronie sceny politycznej czy po innej, tylko podejmuję decyzję na zasadzie, czy ktoś chce pracować, czy ktoś nie chce pracować. A wnioski, które się realizuje, też dzielimy na te, które możemy wykonać i na te, które nie jesteśmy w stanie, bo decyzja nie leży po naszej stronie. I te zasady są chyba proste. Jeżeli Pani będzie, na przykład tak jak Pan Pawiński wnioskuje 11 lat o zrobienie parkingu, którego dzielnica nie jest w stanie wykonać, to w tym momencie no, można w taki sposób działać. Ja, mówiąc o ławkach, zadzwoniłem do ZIKIT-u dzisiaj rano z zapytaniem, dzisiaj do Pana Krzemienia dzwoniłem, prawda? I mówiłem tak, że miałem ileś interwencji w sprawie połamanych ławek, zniszczonych ławek i ja mówię, zajmijmy się tymi ławkami. I on się zobowiązał, jeżeli pokażemy te konkretne miejsca, już mam przynajmniej 4, łącznie na Kalinowym teraz, jak przyjeżdżałem, Kalinowe 3, to jest 3, ale jeden chyba jest przy samym przystanku na Dominikowskiego, to jest 1. Tam są ławki. Ale oni tam jest dziesiątka. I dziesiątka i jedynka tam są. No, nie wiem, czy nie chcą, ale tam siedzą ludzie autentycznie. Co przejeżdżam, zawsze siedzą. I takie ławki będę zgłaszał i Pan powiedział, że będą naprawiane, bo to jest w tak zwanym bieżącym utrzymaniu. Ale nie jest w bieżącym utrzymaniu przesadzanie, przestawianie ławek. I dlatego ja powiedziałem, nie wiem skąd Pani ma informację, że będziemy wakacje ustawiać kosze i ławki. Po wakacjach, ja tak nie powiedziałem. Wakacje jesień, no z reguły, ja pamiętam, jak tutaj mam przebać. Bo kończymy pielęgnację i wtedy tak. I jeszcze nie wiadomo, ile tych koszy będzie, wszystko zależy od tego, ile zieleni będziemy przycinać. Wpływa to bardzo dużo wniosków, zresztą na komisji byli ludzie jeszcze, którzy chcą, żeby wycinać drzewa, przycinać te drzewa. Gdzie się da, to wolałbym tutaj jakby pomagać mieszkańcom, żeby no zieleń rośnie, prawda? I jeżeli się trzeba pielęgnować, bo inaczej tak jak z włosami, jak się nie idzie do fryzjera, no to później człowiek ma problem. Nie tylko z wyglądem. Ale także tutaj proszę nie mieć jakichś osobistych, że tak powiem, urazów, bo ja uważam, że rozliczamy się z faktów. Jeżeli Pani mi powtarza przez cały czas o jednej ławce, której nie przedstawiłem. Nie, jedna ławka. A nie powiedziała Pani o rzeczy ważnej na osiedlu Kościuszkowskim. Zostało wymienionych 7 ławek. Przepraszam, ja tam mieszkam. Przepraszam, zgłaszała Pani to. To Pani wprowadza w błąd mieszkańców, przepraszam, radnych, którym sugeruje Pani, że ja Panią w jakiś sposób jakby odstawiłem na boczny tor, to nie jest prawda. Na Kościuszkowskim wykonał remont 109. Z całym szacunkiem wymieniliśmy ławę. Ale na alejkach, zgadza się, ale przepraszam, ale ja mówię, używam faktu i prosiłbym, żebyśmy stosowali faktu, a nie animozji do siebie. No, mówiliśmy o ławce. Pani Rada, to nie tylko wniosek Pani w sprawie ławki, ale ten wniosek Pani też sam zgłaszałem, popierałem, także mój wniosek równocześnie też to jest. No, także ja to nie traktuję. Głosów jakby. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jak w sprawie Pan Jarosz. Mieszkańcy osiedla Wysokiego. Są zadowoleni, że jest o użyciu ciężkiego sprzętu, bo tam był użyty trampol
interesują się, no co to za firma, bo to jest chyba ta sama, która tak samo niepachowo kończyła w ubiegłym roku i bardzo są zainteresowani, ile ta firma wzięła pieniędzy za koszenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zapytanie, czy będzie remont Turkowicza przy ulicy Złoczowskiej? No to nam może na pierwsze pytanie odpowiem. Pierwsze pytanie, jeżeli mówimy o koszeniu traw, mówiłem tutaj o tym dzisiejszym spotkaniu, gdzie te uwagi zostały przekazane panu dyrektorowi z ZIKIT-u, który ma zainterweniować tutaj w tym momencie u inspektorów, którzy zajmują się zielenią, żeby tutaj doglądnąć staranności wykonywania tych rzeczy. I dostałem również uwagi od mieszkańców odnośnie koszenia traw, że ta trawa jest orana tak naprawdę, a nie. Ja się z tym zgadzam i w niektórych, i jeden z przewodniczących, nie wiem czy o tym też mówiłem, chodziło mu o standardy, żeby ustalić, że żywe opłoty, żeby były koszone w jakichś tam miejscach jednakowo, a nie, że tutaj tak, tu tak. Tak samo może być z trawą. I tutaj tak jak powiedziałem, jeżeli są jakieś niedociągnięcia, ja myślę, że kwestia koszenia trawy czasem wygląda, ja musiałbym jeszcze zobaczyć, czy rzeczywiście to co powiem jest teraz prawdą, ale w momencie, kiedy spadnie deszcz, prawda? Ta trawa dostanie trochę więcej zieleni, przepraszam, trochę więcej wody. Ta trawa, to co było zniszczone, tak, po prostu odbije. Ale to nie usprawiedliwia tego, że to jest skoszone byle jak. I dlatego tam inspektorzy będą teraz uczuleni, żeby... A to już mówiłem. Dlatego to jest zaniedbanie. On sam mówi, że nie wie dlaczego dwa koszenia były. No zaczęto na lotnisku właśnie, dzisiaj wziąłem no, pytanie. Przepraszam, na drugie pytanie odpowiem. Ale do tego byś mówił. Aha, ty, no, proszę bardzo. Bo wnioskowaliśmy o cztery koszenia, ale z tego co ja widzę, nie wiem, czy to jest do tego. No tak. Ale to mówiliśmy o przyszłym roku. Okej, no, jeżeli to będzie dostępna na przykład wykonywała, to wygląda tak, jakby jeden traktor obsługiwał całe miasto. Tak. Dlatego tyle tak. I tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Że czwarty koszenie może w grudniu wypaść. To nie, przepraszam. Jeżeli jesteśmy w temacie ustalenia harmonogramu koszeń, to każde koszenie wtedy ma pewien termin wykonania. Jeżeli mamy cztery koszenia, zakładam, to jest termin do. I trzymają się. A teraz jaki jest termin dwóch koszeń? Termin dwóch koszeń został ustalony na podstawie tego, kiedy pierwsze koszenie, powiedzieli pierwsze lipiec, jakiś lipiec, a później jest wrzesień. Przepraszam, wrzesień. Ale ja wiem, ale ja nie mówię, że to jest dobrze. Ale jeżeli będą cztery koszenia zakładam, to wtedy się ustala, że pierwsze koszenie ma być skończone na przykład do końca maja, drugie do końca lipca. To są terminy, gdzie wykonawca musi sobie poradzić. To jest nie tak. A drugie pytanie było związane z chodnikiem na Złoczowskiej. Powiem tak, no nasza lista rankingowa jest tak ułożona, że pracujemy. Jeżeli zostaną pieniądze, to będzie ten chodnik naprawiony. Ale nie jestem w stanie panu odpowiedzieć ze względu na to, że wykonujemy i liczymy, ile pieniędzy zostaje. Odpowiem panu w momencie, kiedy skończą się pieniądze, powiem, w którym miejscu się skończyło. To jeszcze do pierwszego pytania, to za firma? Myślę, że jestem w stanie panu odpowiedzieć, tylko że no, niestety nie zapytałem się. Wiem, że Adrem kosi, ale nie wiem, czy blanty wieńczyckie. No, trudno powiedzieć. Mogę się dla pana specjalnie. Ale proszę zapisać, co pana interesuje. Nazwa firmy, tak? Tak, ile za to wzięli. I pieniądze, ile wzięli pieniędzy za koszenie na terenie dzielnicy 16. Przy blokach. Bo są dwie firmy, jedna kosi blanty wieńczyckie, a druga tereny gminne. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałam powiedzieć, jak u nas wykosili przed blokiem 26 na Jagiellonii, to znaczy za blokiem, dwa tam gdzie są balkony, tylko wykosili połowę drzewa, a resztę zostanie. Pani radna, to pani ma szczęście. Ale jedną uwagę. Poczekajcie, w momencie, kiedy przejeżdża traktor, on nie dokasza. Później idą ludzie, którzy koszą pod kaszarką, to wszystko. Żeby odstęp między jednym koszeniem a drugim nie był za duży, że później jak jedni koszą, ale to będziemy pilnować. Od tego jesteśmy radnymi, żebyśmy interweniowali. Myślę, że to będzie
wynika z tego, że ludzie są po prostu zmęczeni tym czekaniem. Zgadzam się. Ludzie się denerwują, chcieliby, żeby to w końcu ktoś skosił, bo to jest skandal, żeby czekali na to, żeby nie było pieniążków na to. Dlatego ja sam żyję, żeby już, gdybyśmy odłożyli jakieś pieniążki z rady na te dwa koszyki, na to w przyszłym roku, jak nie będzie miało miasto, bo to jest... Zgadzam się. Szanowni Państwo, tutaj Pan Tomasz Grzyb jeszcze, proszę bardzo. Ja przepraszam, taką dygresję zrobił, bo akurat Pan Janusz tutaj rozpoczął rozmowę o trawach. Ja chciałem tylko poinformować, że w najbliższym numerze jest informacja o dyżurach Państwa, tych, którzy się zadeklarowali do tego, żeby dyżurować w siedzibie Rady. Natomiast no, szczęście w nieszczęściu, akurat odparłem atak na Panią Małgosię, bo byłem w momencie, kiedy Państwo mieliście mieć dyżur. Więc ja nie wiem, czy nie wycofać tej publikacji, bo Państwa nie było na dyżurze, więc nie wiem, no. Znaczy, akurat wtedy byłem, kiedy przyszła mieszkanka odnośnie trawy, wysłuchiwałem razem z panem radnym Adamkiem. Tutaj nie dyżurowaliśmy, ale byliśmy. Państwo mieliście wtedy dyżur. Informacja widzimy. Jeszcze nie doszła do mieszkańców. Ale informacja już jest w dzielnicy, no więc... Przepraszam. No to znaczy, że tej nierzetelności. Tak, tutaj... Tak, no to z całym szacunkiem chciałbym, żeby osoby, które tutaj... Bo to miało być zamieszczone w kurierze. Będzie. Ale informacja jest na stronie internetowej. Tego już nie rozumiem. No, ale panie radny, jeżeli ktoś się deklaruje do tego, że będzie dyżurował, a nie przychodzi na dyżur, to dla mnie to jest troszkę niepoważne. Zwłaszcza, że pan był jedną z osób, które zarzucały, że nie informujemy o pracy radnych. Także trzeba być konsekwentnym. Ja z całym szacunkiem, panie Piotrze, chciałbym, żeby pan był bardziej konsekwentny. A słyszałem, że podobno... Ja nie byłem, bo nie było mnie przy tym. Pan Tomasz Grzyb był wtedy, ja nie wiem. Ja jak jestem na dyżurze, to jestem, a jak nie ma mnie, to piszę kartkę, że mnie nie ma. Skąd? No przychodzi mieszkaniec, no więc... Ale z jakiego osiedla? Dyżurującym, no. Z jakiego osiedla? Nie przychodzą ludzie czasem z tematem, nie zawsze mówią, gdzie mieszkają, mówią, jaki jest problem. To znaczy, ja myślę, że będziemy się to wspierać. Oczywiście, fakt jest fakt. FOPA nie przyszedł pan na dyżur. I to jest czyny, okej. Wyciągamy wnioski na przyszłość. Kto nie popełnia błędów, ten co nic nie robi, prawda? Tak jest. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jest informacja. Jeszcze pan Kamil. Na koniec, prawda, już tak zakończąc tą sesję, chciałem zaprosić wszystkich radnych, panią Małgosię, na mój ślub 4 sierpnia Starego Leszyca, na ręce pana przewodniczącego zaproszenie. Starego Leszyca, Podkarpacie, 250 km. Ale kosztuje autobusom. Pociąg mamy zarezerwowany. Chociaż tego 7 sierpnia jest autobus postawiony tutaj pod radę. Dziękuję bardzo. Myślę, że spotkamy się na nowej sesji. Później na sesji. Mam pytanie w takim razie tutaj panie radny, czy to mam tylko zaproszenie na sam ślub, czy też na wesele, bo jak na wesele to jadę. Na sam ślub. Ja myślę, że dziękujemy za zaproszenie i życzę sobie tak, jeżeli ktoś by był przejazdem... Dziękujemy za zaproszenie i myślę, że spotkamy się na pewno już, stan cywilny będzie zmieniony na sesji i myślę, że na sesji będziemy mieli miłą niespodziankę. To jeszcze wszystko się może zdarzyć. Aha, no to niepalny dnia przed zachodem słońca. Nie kobiety przed śmiercią. Dziękuję bardzo jeszcze. Myślę, że jeszcze nie życzę wszystkiego dobrego, bo myślę, że jeszcze tak jak pan Robert powiedział, może się różnie zmienić. Ale trzymamy kciuki, żeby się udało. Wszystko. Tak jest. Czy ktoś jeszcze chciałby nam zakomunikować ważne informacje? Czy ktoś się żeni jeszcze? Czy ktoś jeszcze się żeni? Albo wychodzi? Na rozwody nie wchodzimy. Na ślubu też nie. Nie działa. Szanowni Państwo, a więc 34. sesję Rady Dzielnicy 16 zamykam. Dziękuję Państwu, życzę